Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na strawberry makeup. Ostatnio ten trend bardzo często mi się wyświetla. Jest to bardzo szybki i prosty makijaż, dlatego chcę wspólnie z Wami wykonać ten makijaż drogeryjnymi kosmetykami. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Ostatnio pojawiło się kilka takich chwilowych trendów makijażowych jak latte makeup czy espresso makeup, a od kilku tygodni widzę strawberry makeup. Ten trend, z tego co wiem, zapoczątkowała Hailey Bieber. Jest to bardzo prosty i szybki do wykonania makijaż. To jest makijaż, gdzie skóra jest bardzo naturalna, podkład jest niekryjący i bardzo lekki, a skóra jest zarumieniona. Główną rolę odgrywa róż na policzkach, no i nie tylko na policzkach, ale to będzie moja wersja tego makijażu, z taką ilością różów, w której ja czuję się komfortowo, no i w której wyszłabym na ulicę. Widziałam już ten makijaż z bardzo dużą ilością różu i szczerze mówiąc, ja nie czułabym się w tym komfortowo. Uważam, że każdy trend trzeba dostosować do siebie, żebyśmy się w takim makijażu czuli dobrze. Zacznę od podkładu, a w zasadzie serum w podkładzie L'Oreal True Match Nude. Ostatnio bardzo się z nim polubiłam. On jest bardzo błotnisty i lekki, chyba nawet słychać jak chrupie w opakowaniu. Ja mam go w odcieniu 3-4 Light Medium. W tym makijażu Strawberry Makeup skóra ma być bardzo lekka, podkład nie ma pełnego krycia, ma być widać naturalną skórę i ten podkład się do tego idealnie nadaje. To nie jest podkład, który ma super krycie, on jest bardzo lekki. Jest to bardziej podkład, który udoskonala skórę. Skóra wygląda na zdrową, ujednoliconą, jest wygładzona i wyrównana, ale tą strukturę skóry widać. On daje bardzo naturalne wykończenie. Żadnych niedoskonałości on nam nie pokryje. No zobaczcie, tutaj mam przebarwienia i one są nadal widoczne. I właśnie o to chodzi w tym strawberry makeup, żeby skóra była naturalna. Ja go sobie na razie nałożę palcami, a później jeszcze odrobinkę doklepię gąbeczką, chociaż tego produktu nie ma potrzeby doklepywać gąbeczką, bo on i tak bardzo ładnie wygląda. Ale ja każdy podkład doklepuję, więc ten też doklepię. Tutaj odrobinkę nałożę go również na uszy, żeby wyrównać kolor i zakryć zaczerwienienia. Dzisiaj ciągle pada i moje włosy się strasznie puszą. No ale taka ich uroda. Tutaj sobie odrobinkę jeszcze tego podkładu przeciągam po szyi. Użyję korektora Wonder Match z Eveline. Ja mam go w odcieniu 15, to jest ta klasyczna wersja. Zauważyłam ostatnio, że te nowe trendy coraz bardziej idą w kierunku naturalności. Żeby było widać naturalną skórę, podkład raczej nie ma być kryjący, raczej powinien być lekki. A jeżeli chodzi o mnie, to u mnie różnie bywa. Ja czasami mam ochotę na bardzo lekki podkład, tak jak właśnie ten L'Oreal, a czasami mam ochotę na bardzo mocno kryjący i to zależy od dnia. Ja sobie jeszcze odrobinkę tutaj dołożę korektora, tutaj mam takie żyłki. Resztką sobie również lekko przejadę po powiekach. Napiszcie w komentarzach, jak to jest u Was. Lubicie raczej lekkie czy mocno kryjące podkłady? Korektor pod oczami przypudruję nowym pudrem Eveline Varieté. Ja go przypudruję taką minimalną ilością pudru nałożoną na gąbeczkę. Ostatnio bardzo lubię ten sposób pudrowania. Przechodzimy do różu do policzków. W makijażu Strawberry Makeup róż odgrywa główną rolę. Ja dzisiaj użyję różu Belle we współpracy z Red Lipstick Monster. Użyję tego różowego różu. Odrobinkę wyłożę go sobie na dłoń. Ma bardzo ładny kolor, myślę, że idealny do tego makijażu. W
tym makijażu Strawberry Makeup tego różu może być naprawdę dosyć sporo. W tym trendzie niektórzy nakładają ten róż tak przez całą twarz, natomiast ja tak go nie nałożę, bo dla mnie to już jest zbyt mocny efekt. Uważam, że wtedy się wygląda, jakby nas słońce za bardzo przygrzało. Zresztą ja w ogóle okolice nosa mam dosyć zaczerwienione, więc no tu w tej okolicy nie za bardzo lubię róż. Taką odrobinkę nałożę sobie tylko tutaj. I tym różem nachodzimy również tutaj na powieki. Ja zawsze nos mam też zaczerwieniony, więc na nosie mam zawsze Strawberry Makeup. Odciskam sobie ten róż na dłoni, żeby tutaj nie nałożyć go zbyt dużo. To jest bardzo ładny kolor różu. Mam jakiegoś kółeczka tu. Czy ja tutaj przesadziłam? No trochę tak. Makijaż jest naprawdę bardzo szybki i prosty do wykonania. Jakby nie to, że Wam opowiadam, to myślę, że ten makijaż około 5 minut by nam zajął. Twarz przypudruję pudrem Eveline Varieté, tym samym, którym pudrowałam korektor. Pudruję taką bardzo niewielką ilością tego pudru. On jest bardzo fajny i wygładzający. Zobaczcie, tutaj różu nie nakładałam, a i tak mam zaczerwienienia. Więc ja się śmieję, że ja Strawberry Makeup to mam naturalnie. Odrobiną pudru również pudruję sobie powieki, żeby tutaj zagruntować ten róż i korektor. No bo tutaj już nic nie będę więcej na niego pudrowego nakładała. Rozświetlacz to będzie Fill the Glow z Eveline w odcieniu 03. Zobaczcie, on jest właśnie taki różowy, więc myślę, że idealnie tu będzie pasował. Ten rozświetlacz nałożę również na oko wewnętrzny kącik. Takiej minimalnej ilości, żeby tutaj delikatnie tylko rozświetlić. Brwi podkreślę pomadą w kredce z Eveline. To jest ten ciemniejszy odcień Dark Brown. Domaluję sobie tutaj kilka włosków. Tą samą pomadą domaluję sobie teraz kilka piegów. Ja za bardzo za takimi sztucznie domalowanymi piegami nie przepadam. Natomiast w tym makijażu Strawberry Makeup one mają sens, no bo truskawki mają pesteczki. Więc teraz sobie domaluję kilka właśnie takich piegów. Jeżeli macie ten
pisak do pieków z Belle, no to jak najbardziej możecie go użyć, natomiast w mojej Biedronce go nie było. Ja się niestety na niego nie załapałam. Więc sobie radzę tą pomadą. Tych piegów nie nałożę jakoś bardzo dużo, zaraz je też będę troszeczkę rozcierać. One wyglądały bardziej naturalnie. Teraz te piegi sobie troszeczkę rozetrę. No myślę, że tym pisakiem byłoby zdecydowanie lepiej. Ale jak go nie mam, to radzę sobie z tym, co mam. Ja raczej właśnie takich piegów sobie nie domalowuję, bo jak mówię, niezbyt mi się ten efekt podoba. Ale przy Strawberry Makeup pesteczki mają sens. Jeżeli chodzi o makijaż oka, to można go zostawić tak jak jest i tylko wytuszować rzęsy, ale można zrobić też kreskę. Jak widziałam makijaż Hailey Bieber na TikToku, to ona robiła kreskę czarnym eyelinerem, ale myślę, że do takiej delikatnej wersji lepiej będzie wyglądała brązowa kreska. Ja użyję dzisiaj cienia w kremie eyelinera z Glam Shopu. To jest odcień kukułka. Dosłownie odrobinkę nakładam tego cienia. Robię taką bardzo delikatną kreskę. Chodzi tylko o to, żeby tutaj zaznaczyć. Nie robię jej jakoś bardzo cienkiej. Hailey Bieber robiła bardzo cienką kreskę i czarną. A myślę, że do tego makijażu będzie też pasowała brązowa. Ja ją robię pędzelkiem Zoeva 322. To jest teoretycznie pędzel do brwi. Natomiast jeśli nie chcę bardzo cienkiej kreski, to właśnie używam go do kreski. I tak do połowy oka mniej więcej dochodzę tym eyelinerem. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy, użyłam tuszu Eveline Variette, a dolne pomalowałam tym precyzyjnym tuszem z Eveline. I zostały nam jeszcze do pomalowania usta. Na usta można nałożyć róż, który wcześniej był nakładany na policzki, ale można też nałożyć pomadkę i ja nałożę pomadkę Belle we współpracy z Red Lipstick Monster. To jest odcień numer 02. Ona ma kolor taki właśnie idealny do tego makijażu. I nałożę ją palcem w bardzo niewielkiej ilości. Chodzi o to, żeby usta były tylko delikatnie zaróżowione. Na usta jeszcze nałożę błyszczyk i będzie to Diamond Glow z Eveline w odcieniu 9. Również nałożę go palcem w takiej niewielkiej ilości. Tak wygląda skończony makijaż. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tym makijażu i czy ten trend Strawberry Makeup Wam się podoba. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.